Nic się nie dzieje nadal. Dobrze, że robale przynajmniej nie gryzą. I jest pogoda w miarę dobra. Nie pada, słoneczko wyszło. Nie jest gorąco. Będą jakieś dwa OS-y dzisiaj. Trochę się już nam nudzi. Ale może na tym Twilight Zone troszeczkę poprawi nam się humor. Nie ma pijawek. Udało mi się ten. Nie nadepnął mi słoń na nogę póki co. Wszyscy mamy trochę podparzane nogi, ale spoko. No nie wiem, do tej pory lało przez 4 dni. Dzisiaj mamy cały dzień, wczoraj właściwie cały dzień była bardzo ładna pogoda. Myślę, że dzisiaj będzie jeszcze ładna, właściwie mam nadzieję, że będzie ładna pogoda, słoneczko wyszło. W nocy może będzie padało, mam nadzieję, że w Twilight Zone nie będzie aż tak bardzo lało, bo naprawdę może być bardzo ciężko. Nasza wyciągarka już jest troszeczkę nadwyrężona, także musimy ostrożnie jej używać, żeby dojechać do końca rajdu. Pożyjemy, zobaczymy. A tak jak mówię, rywalka sportowa tu jest na drugim albo na trzecim planie, w związku z tym to nie jest tak dla nas istotne. Przyjeżdżamy tu głównie dla tej dżungli, którą tu widać dookoła. No, auto jest dla nas pewna niespodzianka, ponieważ auto trzymaliśmy 4 godziny przed wyjazdem przedstawieniem go do kontenera. Jest to zupełnie nowe auto. Po raz pierwszy nie jedziemy, właściwie testujemy to auto tutaj. Wszystko jest dobrze, oprócz obsługi wyciągarki. Obsługa wyciągarki jest, mówiąc delikatnie, dość trudna. Także dużo tracimy na załączaniu, wyłączaniu wyciągarki, to tracimy dużo czasu. Musimy robić bardzo ostrożnie, aby jej nie uszkodzić. Na prologu trochę zrobiłem to bardziej nerwowo. Skutek taki, że zostały pourywane wały od wyciągarki. Teraz już nie mam części zapasowych, w związku z tym mam tego świadomość. Wszystko robimy bardzo powoli, tak żeby dotrwać do końca, bo to jest najważniejsze, dojechać do mety. Zostaliśmy wylosowani jako pierwsi do startu na OS. Dzisiaj mają odbyć się dwa OS-y. Jeden gdzieś tam w wodzie po kamieniach, drugi po jakichś góreczkach. Znaczy góreczkach, to jest mocno przesadzone, ale z niedocenieniem tego. I wracamy na kamp. Jutro mamy się przeprawiać z kolei do jakiejś innej prowincji, gdzieś tam w sumie 4 przeprawy przez rzeki. 40 km około tego ma być. Jesteśmy po losowaniu, jedziemy na OS-y. Tak się złożyło, że Mirek wylosował numer 1, ja numer 2. Czyli Mirek jedzie pierwszy, OS 11. My jedziemy jako pierwsi, OS 12, bo są nieparzyste. Także zobaczymy, może to nawet dobrze, że pierwsi jedziemy. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało. Ale jedziemy spokojnie, bardzo spokojnie, żeby dojechać do mety. Zimno dzisiaj bardzo było, ale bardzo przyjemnie. Tylko zastanawia nas te petardy, które co chwilę strzelają. Czy oni zwierzęta jakieś płoszą, czy coś. Tak słyszeliśmy przed rajdem, że tak się to odbywa. A dzisiaj na odprawie było 4 panów z karabinami, także chyba zwierzęta. This special stage comes, drops down off the top here. Yeah. There you go. Starting box is at the top. Goes round the tape here. Yeah. Goes into the river. Through here, over these rocks, which are fun. Up into the trees, there's a winching point up the top there. And then up the top. Very easy, except for these rocks here. Yeah. Look at this one. This is going to be fun. Thank you.
Dość. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się nie podoba przejazd Wilka, bo na takich kamieniach to pilot powinien patrzeć, co się dzieje ze spodem auta. Oni kupią różne detale, chcą zepsuć most. Za nerwowo, spokojnie, no, że oni się śpieszą. Dlatego krzyczałem do niego, żeby nie zepsuł mostu, wolałem, żeby dostał karę i się darłem, żeby nie cofał. No. Przepraszam. Jama. Jesteśmy w dżungli, znaleźliśmy właśnie złotonośny piasek. Za 5 lat będzie tu stała wielka fabryka. Generalnie bierzemy to w swoje posiadanie. Jako namiestnik, namiestnika mianujemy Zibi. Wiem na to, że... Kurze, to jest samo złoto, patrzcie. Już wiem, za co pojadę następny Dakar. Jany, no silniejsze od naszej liny stalowej, a na pewno wielokrotnie silniejsze od tych innych lin kewlarowych. Mocne są, poplątały nam podwozie, bardzo mocno trzymały nas, dosłownie jak w uścisku kleszczy. W końcu przecieknie. Marek, uspokój się. Marek, proszę cię, nic nie mów. Uspokój się, odsapnij i pogadamy. No nie udało się, no trudno. Prawie by poszedł. Myślę, że jakbym go później przepięła, gdyby był tutaj, no było ryzyko, bo tam z tyłu jest korzeń, że mogę, że zahaczy w tamtą stronę. Jakbym go przepięła tutaj, na pewno by poszedł, no ale też z kolei mamy cały Twarzan. No i nie chcemy urwać niczego poważnego, bo już nigdzie dalej nie pojedziemy. No trudno, DNF, 20 punktów, też nie jest źle. Ale dobra.
kurwa, 20 litrów wody mamy. Mawrycy z trakcją, zaciął nam się bęben z wyciągarki i się ciągnęliśmy 7 minut. Dobrze, że dojechaliśmy, dobrze, że mamy OS zaliczony, że nie mamy DNF-a, ale szkoda, bo... no bo szkoda. Możliwe, że jeszcze jeden OS dzisiaj zrobią, trzeci. Musimy teraz jechać jak najszybciej to sprawdzić, bo coś mamy nie tak z blokadą z przodu i pierwszy raz jak tu jesteśmy się nas zblokowała, zblokował się z tyłu bęben wyciągarki. So do some swimming! Cleaning, cooking, everything what to do. Okay. It's a free flow, no charge. Idziemy się kąpać, jeźdź, naprawiam.